Siema, fajnie mi się tutaj siedzi. No i mi się przypomniała historia, jakie były początki Nygusa siłowni, przygoda z siłownią. Jak wróciłem z Niemiec, byłem w pierwszej klasie technikum kolejowego, ważyłem chyba przy wzroście 1,81 m, 68-67 kilo. Także wiecie, łapki jak zapałki. Tutaj w Niemczech chodziłem na taekwondo, jak byłem w podstawówce. Tam była też siłownia, także czasami wpadałem ciężary, ładne sztangi i wiecie, wszystko na bajerze. Nagle mój sąsiad w Polsce mówi: idziesz z nami na siłkę? Mówię: pewnie, czemu nie? No i umówiliśmy się, idziemy, patrzę, sady, domek. W środku sadu stoi blaszany garaż w kolorze czarnym. Wchodzimy do środka, siłownia. Mówię: to jest nasza siłka? A czego więcej potrzebujesz? Słuchajcie, reklamy, plakaty Rambo, Sylwester, Stallone przypakowany, Conan gdzieś wisiał z Arnoldem na ścianie, ławki zrobione własnoręcznie, wyspawane, sztangi zrobione z rur, gdzieś obspawane, żeby krążki się nie suwały. Osa mnie tutaj atakuje. Ciężary to były różne koła od pociągu, od wagonów, jakieś takie. Nikt nie wiedział, ile to waży. Nie było to nawet opisane. Sztangielki gdzieś wyspawane, jakieś dwie kule, gryfy. Paskudne, obleśne, porzewiałe, ale się napierdzielało i się rosło, słuchajcie. Taki chudzielec byłem, w ciągu półtora roku na schabowym od babci, na ogórku kiszonym, na ziemniakach, na placku drożdżowym, na pomidorówce z kluskami własnej roboty się rosło. Nikt nie wiedział wtedy o odżywkach, kreatynkach, białeczkach, jakichś dietach. Po prostu się napierdzielało. Klamoty. Latem, kiedy było 35 stopni na dworze, jak się ten garaż nagrzał, to w środku było 50. I tak się napierdzielało. Najważniejsze, że przychodziłeś i co półtora miesiąca dorzucałeś więcej. Nawet nie wiedziałeś, ile wyciskasz. Najważniejsze, że rośniesz, ciśniesz, siła idzie. Tak wyglądała siłka, a teraz nie takie buty, nie takie skarpetki. Co ty masz za spodenki, rewia mody, za gorąco, za chłodno. Cały czas w dupie źle. Napierdzielało się w takich warunkach i były efekty. Słuchajcie, żarówka wisiała na kablu, żebyśmy mieli światło. A kiedy była zima, na dworze minus 30, to w tych ciuchach, w których szedłeś na siłownię, kładłeś się na ławkę i cisnąłeś ciężary. Nawet się nie przebierałeś, nawet czapki nie zdejmowałeś, ani rękawiczek, bo po co? W tych ciuchach kładłeś się, robiłeś trening i wracałeś do chaty. Nikomu to nie przeszkadzało wtedy. Słuchajcie, później ojciec kumpla się wkurzył, powiedział: wypadł z garażu, będę trzymał tutaj swój nowy samochód. No i wylądowałem na siłowni w dziurze, tak się nazywała, w Skarżysku Kamiennej. Kto jest ze Skarżyska, serdecznie pozdrawiam, piszcie w komentarzach, czy jeszcze jest ta siłka na Milicy dziura, czy już nie. Wtedy trenowałem jakieś 2 lata. Coś się tam wyciskało na klatę i tak dalej. Ale jak tam poszedłem, słuchajcie, tam byli faceci po 50 lat, takie harpagany, że przed treningiem to całą ampułkę, tą fiolkę metanabolu piątek, to łykali na raz, 20 sztuk. Ja byłem w szoku, co tu się dzieje, słuchajcie, na barki 140 kilo na sztandze. Wyciskali takie ciężary, że ja bym się pod nimi złamał. No i pamiętam, kiedyś w
przebieralni mierzą, słuchajcie, bicki jakie mają, jeden ponad 50, drugi koło 50, tam się porównują. Ja ściągłem koszulkę, tak patrzę na nich, oni mówią, co młody, mierzymy? Mówię, mierzymy, nie? Słuchajcie, pnę tam swojego bicka, prawie w galoty zrobiłem, żeby jak najwięcej wyszło, chyba 37,5. A koleś wziął ten centymetr, owinął sobie w koło przedramienia i mu chyba wyszło 41. No i zostałem zgaszony, wróciłem ze smutną miną do chaty, ale to mnie nie zdemotywowało, nadal trenowało się, takie były warunki, dziura też nie była najpiękniejsza, piwnica pod blokiem, słuchajcie, rury, ciekło z tych rur, wilgoć, tynk odpadał, też sprzęt, może troszeczkę więcej, lepszy, ale też kombinowany, gdzieś zespawany, z czegoś zrobiony, byle można było targać ciężary. Dobra, pozdrowionka, do usłyszonka, udostępniaj, komentuj, lajkuj, jak chcesz. Na razie.